Dobry wieczór Państwu, Filip Marczyński przed mikrofonem. Zapraszam na polityczne potyczki w Radiu Wrocław. Dzisiaj będą brali w nich udział nasi goście, pani Dorota Pędziwiat, Lewica. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Paweł Mazur, PSL, Trzecia Droga. Dzień dobry, czy dobry wieczór? Dobry wieczór. Jakoś tak odruchowo mi to dzień dobry wychodzi. Jerzy Michalak, bezpartyjni samorządowcy. Witam dobry pana. Wieczór Państwu. Małgorzata Celińska-Majer, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór Państwu. Krzysztof Bryłka, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór panu, dobry wieczór Państwu. I Karol Michalik, Konfederacja. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Proszę Państwa, zaczniemy dzisiaj. Dojdziemy oczywiście do list, do spraw wyborczych, bo dzisiaj ta debata jest debatą samorządową. Właściwie no, można powiedzieć, że trochę debatą wyborczą, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od naszej, nie wiem, chyba można mówić afery polityczno-urzędniczo-obyczajowej. Wiedzą Państwo z pewnością o co chodzi. Zacytuję naszą informację w skróconej wersji, żeby Państwu przypomnieć albo poinformować tych, którzy nie wiedzą. Jedna z pracownic Wrocławskiego Urzędu Miasta dorabiała sobie, publikując erotyczne filmy na stronach internetowych. Takie informacje ujawnił portal ujawniamy.com. Ta pani złożyła dzisiaj wypowiedzenie z pracy. Urząd Miasta w przesłanym oświadczeniu odmówił komentowania tej sprawy. Cóż, chodzi tam między innymi o to, że pani robiła te zdjęcia właśnie w urzędzie, co zostało pokazane. I teraz pytanie moje jest takie jedno i podstawowe. Dzisiaj mieliśmy już polityczne wypowiedzi na ten temat. Zaczniemy od lewej po prostu. Pani Dorota Pędziwiat, czy to obciąża szefostwo urzędu? Czy to jest tylko takie zjawisko, które no, możemy potraktować z wzruszeniem ramion i obciążyć tylko tę, że tak powiem, podsądną? To jest oczywiście sytuacja dosyć kuriozalna. Tak jak pan redaktor tu już powiedział, z tego co wiemy, to pani już w urzędzie nie będzie pracować. Natomiast umówmy się, jest to temat, który mało ma wspólnego z polityką, czy krajową, czy lokalną. No ale politycy dzisiaj na ten temat konferencje prasowe już robili, więc siłą rzeczy jak oczywiście, każdy temat że tak. Natomiast ja mam nadzieję, że ten program jest jednak programem na tematy polityczne. I oczywiście, no, jeśli jest taka wola i chęć tutaj innych zgromadzonych, żebyśmy program zamienili w plotek.pl czy też inny pudelek, to jak najbardziej i dywagować o pani z kamerki. Natomiast tak jak mówię, no, jest to sytuacja kuriozalna, pani już nie będzie pracować. Czyli krótko mówiąc, pani uznaje, że to jest sprawa tej kobiety, tego co ona robiła ja uznaję, czego że robić to nie powinna że i to poniosła nie jest konsekwencje. Sprawa polityczna, jesteśmy w tej chwili przed wyborami samorządowymi. Myślę, że mamy o wiele ważniejsze, interesujące bardziej tematy polityczne, a nie plotkarskie. Okej, okay. Pan Paweł Mazur, jak pan sądzi? No ja właśnie chciałbym się odnieść tutaj to, co powiedziała pani na końcu swojej wypowiedzi. Jesteśmy w gorącym okresie już kampanii wyborczej. I myślę, że powinniśmy się zajmować sprawami ważnymi, szczególnie no ważnymi dla naszych małych ojczyzn, czyli tutaj mówimy o mieście Wrocław, o mieście w siedzibie województwa. Jeżeli pani podała się, rozumiem, że... Nazwijmy ją Mariola, bo tak już została nazwana, chociaż to nie jest jej imię, to imię było zmienione. Jeżeli pani... W całości ksywki już nie będę przytaczał. Tak, pani podała się do dymisji, do zwolnienia. Ja nie sądzę, żeby absolutnie było jakiekolwiek przyzwolenie. To mi się w głowie nie mieści, jeżeli chodzi o zwierzchników na takie działanie. Pani to robiła, no myślę, że temat jest... No, nie mało poważny, jeżeli chodzi. No, politycy pewnie będą wykorzystywać te kwestie do robienia kampanii. Jednak myślę, że są ważne, bardzo istotne rzeczy dla Wrocławia, no to o których powinniśmy rozmawiać. A ta rzecz, no cóż, jeżeli się wydarzyła, to tylko ubolewać rozumiem, to tym, ja może... że taka rzecz się wydarzyła w ratuszu. Pan mówi o przyzwoleniu. Ja jeszcze doprecyzuję, zanim oddam głos kolejnemu z naszych gości, że ta pani prowadziła działalność na dość, tak bym to określił, szeroką skalę. To znaczy, to była kilka stron, kilka kont w portalu, którego nazwy nie będę wymieniał, rzecz jasna, ale pewnie no, większość się domyśla, to były płatne takie usługi, że tak powiem, filmowo. No,
od tego typu erotyczne usługi, powiedzmy płatne, znany bardzo portal. Jeśli ktoś prowadzi tę działalność na tak szeroką skalę, no to można przypuszczać, że dość szybko taka osoba, która pracuje w centrum miasta, prawda, wśród wielu, wielu osób, styka się z wieloma osobami, zostanie zidentyfikowana. Więc to jest tylko takie tło, ale pozostaje przy pierwszym pytaniu pan Jerzy Michalak. To po pierwsze, to informacja o tej pani oraz o pozostałych aferach w urzędzie wyszła przecież z urzędu. I teraz dochodzimy do bardzo ważnej sprawy. To, jak urząd jest zorganizowany, jak czują się urzędnicy tam pracujący, jak świadczą usługi swoim mieszkańcom, to jest oczywiście sprawa samorządowa, bo to jest niezwykle ważna rzecz. I w mojej opinii to właśnie najbardziej uderza to w tych rzetelnie pracujących urzędników wrocławskich, którzy od wielu lat starają się dobrze pracować, ale jeśli widzą, że w pewien sposób ich szef nie wyznacza dobrych standardów, nie jest poważny, no to zdarzać się będą i zdarzają się w tej sytuacji, czy w tej instytucji takie rzeczy, które właśnie teraz poznajemy. Jeżeli szef nie do końca jest poważny, ludzie go nie poważają, pozwalają sobie niektórzy urzędnicy właśnie na takie sprawy. I w tym kontekście odpowiedzialność prezydenta jest oczywista. I oczywistym jest tak, że mnie ogromnie smuci to, że nasz Wrocław coraz bardziej skręca w stronę takiego mema. No jesteśmy coraz częściej kojarzeni nie z tego, że jesteśmy takim tygrysem gospodarczym, że się dobrze rozwijamy, tylko że w urzędzie, naszym urzędzie miejskim, podkreślam jeszcze raz, większość pracowników tego Urzędu Miejskiego pracuje wzorowo i bardzo dobrze, ale że w naszym Urzędzie Miejskim dzieją się rzeczy zupełnie niezrozumiałe. Naprawdę, to są zupełnie niezrozumiałe rzeczy, uważa, nie mieszczące się w głowie. Że to uderza w szefostwo. Ale to jest naturalne, oczywiście. Dodajmy, że pan Jerzy Michalak, jeśli nie wszyscy śledzą, politykę jest kontrkandydatem prezydenta Jacka Sutryka. Jestem, powiedziałem, że będę jasno wytykał błędy panu prezydentowi, bo na to zasługuje, ale będę z szacunkiem odnosił się do jego wyborców. Pani Małgorzata Celińska-Majer, Prawo i Sprawiedliwość. Jak pani tę sprawę widzi? Czy jako obyczajową aferkę, i to jeszcze w cudzysłowie, nie wartą jakby zajmowania się nią dłużej, czy jednak jest coś głębiej? Znaczy, słowo aferka to chyba za mało powiedziane, dlatego że pan redaktor sam przytoczył, że to się ileś czasu działo, kilka portali, płatnych portali w ogóle. To nie jest sprawa jednorazowa, incydentalna, wtedy można by to nazwać aferką. Ja uważam, że nakręcanie filmików tego rodzaju w biurze Urzędu Miasta, to po pierwsze jest uwłaczające w godność uczciwie pracujących urzędników. Większość urzędników jest wspaniałych, zaangażowanych w pracę, świadczących usługi dla naszego społeczeństwa, dla mieszkańców Wrocławia. I żeby się odważyć i takie rzeczy robić w biurze Urzędu Miasta, to w mojej głowie się po prostu to nie mieści. Z drugiej strony chcę powiedzieć, że to nie jest jedna rzecz. To nie jest pierwsza rzecz, bo mieliśmy już aferę niedawno opublikowaną, która dotyczyła sprzedaży samochodów, które trwała sprzedaż bardzo długo w garażach Urzędu Miasta. Mieliśmy kolejną aferę, jeżeli chodzi o mandaty i branie łapówek z tych mandatów. W mojej ocenie to po prostu jest upadek naszego miasta. Rozumiem, pan Krzysztof Bryłka, Platforma Obywatelska, jak pan z kolei patrzy na ten całą tę historię? To znaczy, ja muszę powiedzieć w ten sposób, że cała ta historia byłaby nawet śmieszna, gdyby nie to, że toczy się tutaj, u nas odbyła, we Wrocławiu. I cały problem polega na tym, że z jednej strony to, co ta pani robi, tą działalność, którą sobie prowadzi w wolnym czasie, to jest jej sprawa. Aczkolwiek cały problem polega na tym, że ona nie licuje z działalnością urzędu. To stoi w bardzo dużym tutaj oczywistym kontraście z powagą miasta. I jeżeli mam być szczery, to wątpię, żeby to była jakaś większa tajemnica w urzędzie, żeby nie było pierwszych, wcześniejszych sygnałów, co po już wspomnianej przez panią tutaj aferze z tym komisem w Urzędzie Miejskim, akurat jeśli chodzi o tą strażniczkę miejską, to jest raczej sprawa dla prokuratury i tutaj bym nie postrzegał jakiejś odpowiedzialności jej przełożonych bardziej, bo to był jej proceder, ale jak mamy ten komis, mamy tą sytuację z panią, to człowiek ma ochotę zapytać, czy leci z nami pilot, to znaczy odpowiedzialność niestety tu jej przełożonych, że nie reagowali na sygnały, jest oczywista i osobiście na tym bym się skupił, a samą kwestię działalności tej pani, poza tym, że nie licuje z powagą urzędu, urzędnika, uznałbym jako, bym powiedział, przykry po prostu
incydent w tym zakresie. No miejmy nadzieję, że na skutek najbliższego aktu wyborczego, niezależnie od tego, kto będzie prezydentem Wrocławia, przyjdzie jakaś refleksja w tym zakresie i ten nadzór przede wszystkim nad kadrami. I tu się zgodzę, że większość urzędników ciężko pracuje dla miasta i nie można wobec nich mieć najmniejszego zarzutu, a jednak żeby takie drobne incydenty, jednak drobne lub większe, się nie zdarzały, bo akurat tą sprawę komisji osobiście uważam za skandaliczną. Rozumiem. Za skandaliczną. Ufać, ale kontrolować. Tak, ufać, ale kontrolować, że jednak ten nadzór będzie polepszony w najbliższym czasie. Pan Karol Michalik, Konfederacja. Pan raczej bagatelizuje, czy raczej uważa to za poważny problem? Znana polska piosenkarka miała kiedyś taką piosenkę: kolejny dzień przynosi nam nowe szanse, natomiast niestety nie we Wrocławiu, bo tutaj kolejny dzień przynosi nam nowe skandale. I to jest problem, że to już kolejna afera w krótkim czasie. Tutaj państwo wcześniej wspomnieli tą aferę komisową i to jest problem, że tego typu incydenty się powtarzają. I teraz rodzi się pytanie, dlaczego urzędnicy zdecydowali się, aby o tej sprawie poinformować dziennikarzy, a nie załatwić to w jakiś inny sposób. Więc są pytania, czy urzędnicy informowali swoje kierownictwo? Jeśli tak, to czy kierownictwo... Na razie urząd nie zabiera coś, głosu, to właśnie, dodam, bo czy kierownictwo coś tej w sprawie zrobiło? Jeśli nie poinformowali, to pytanie dlaczego? Czy się boją? Czy jakie za tym stoją argumenty, że nie poinformowali? Dlatego wydaje mi się, że w tej sprawie, jak i w kwestii poprzednich afer, potrzeba po prostu w urzędzie zrobić jakiś audyt, który to wyjaśni, czy po prostu tutaj nie doszło do jakichś zaniedbań, być może to jest kwestia braku kompetencji niektórych urzędników albo kadry kierowniczej. Rozumiem. I jeszcze mam jedną rundę na ten temat, ponieważ dość rzadko o sprawach tego rodzaju obyczajowych rozmawiamy w tym programie, a skoro jest okazja, to pewnie państwo też byliby ciekawi, jak nasi goście na to patrzą. Czy gdyby ta pani, będąc urzędniczką Urzędu Miejskiego, jakiegokolwiek, nie mówię już o Wrocławiu, bo tu chodzi o to, że ona kręciła te filmiki w urzędzie, prawda? Tu nie mamy wątpliwości, że to jest absolutnie niedopuszczalne pod żadnym względem. Ale gdyby taką działalność prowadziła zupełnie prywatnie, to wtedy należy to ujawniać jako urzędniczka. Robi takie rzeczy i należy się w ogóle tym zajmować? Czy nadal po godzinie, tam nie wiem, o której kończą pracę, 15, jest osobą, która nie jest urzędniczką i może to robić? Pani Dorota Pędziwiec. Tak naprawdę dziwi mnie fakt, że zajmujemy się takimi rzeczami. To są dywagacje natury trochę filozoficzno-etycznej. Etyczne, tutaj pewnie moglibyśmy sobie długo mówić. Tak naprawdę to, co robimy w ramach pracy, to jest jedna rzecz. To, co robimy po pracy, to powinna być druga rzecz. Oczywiście tutaj nie wiemy, jak pani wywiązywała się ze swoich obowiązków, które miała w urzędzie. Tutaj też możemy brać pod uwagę fakt, że wiadomo, że piastując niektóre urzędy czy niektóre role wymagają od nas czegoś innego niż więc inne. Raczej nie. Więc tutaj to jest temat rzeka tak naprawdę i myślę, że moglibyśmy o tym mówić i mówić i mówić. Ale nie ma co się dziwić, że się tym zajmujemy, bo to jest bardzo gorący temat w tej chwili we Wrocławiu, a my na takie reagujemy. Pan Paweł Mazur, nie licuje to z nie, powagą. Zdecydowanie. Nie wolno. Zdecydowanie uważam, że urzędnik jednak powinien nawet i poza pracą zachowywać się w sposób godny i tutaj nie ma o czym dyskutować, że czy to było, oczywiście, jeżeli to się działo w pracy, to tym nie, bardziej to ja tu jest nie mam nagane, wątpliwości żadnych, ale tak. Jeśli działo się to poza pracą, ja też bym tego nie usprawiedliwiał, ponieważ jest to urzędnik miejski i absolutnie do takich rzeczy nie powinno dochodzić. Tutaj zdecydowanie tu już potępiam. Krótko, panie Jerzy Michalek. No to dobre pytanie, panie redaktorze, o tę etyczność. I wydaje się, że jak Wrocław jest różny, bo różne mamy wrażliwości jako mieszkańcy Wrocławia, to te osoby, które pracują w tej sferze publicznej, i prezydent, i zastępcy, i urzędnicy, jednak powinni się zachowywać tak, żeby tej wrażliwości różnych osób jakoś nie naruszać. No bo tak jako się rzekło, każdy pracuje z nich za nasze publiczne, wspólne pieniądze i powinien się zachowywać tak, żeby
nikomu tej wrażliwości właśnie nie naruszać, nie atakować i starać się być może nieco, ciut lepiej zachowywać, niż gdyby był zupełnie prywatną osobą. Takie jest moje stanowisko w tej sprawie i myślę, że to wszystkim na dobre wyjdzie, jeżeli takie dobre standardy będziemy po pierwsze tworzyć, po drugie, żeby ten dobry przykład płynął od góry, no i po trzecie, żeby wszyscy z tego dobrego, płynącego od góry przykładu brali właśnie przykład. I no, przedstawicielka Konserwatywnej Partii, pani Małgorzata Celińska-Majer, domyślam się, co powie, ale proszę bardzo. Nie wiem, czy się pan domyśla. Może akurat nie. Po prostu uważam, że takie zachowanie nie licuje z godnością urzędnika. Urzędnik jest w pewnym sensie również osobą publiczną, więc jest narażony na kontakt z mieszkańcami cały czas. No i myślę, że osoba, która ma konserwatywne poglądy, ma prawo być niesmaczona, że jeżeli przyjdzie załatwiać sprawę urzędową, a widzi przed sobą osobę, którą gdzieś tam ktoś opowiadał albo widział na filmiku w takim czy innym... Osoba konserwatywna nie powinna jej widzieć na filmiku, ale dobra. No nie powinna, ale różnie... Nie powinna. Rozumiem. Ale czasami wpadnie. Czyli nie. Po czyli prostu nie. Uważam, że to nie jest godne urzędnika. Rozumiem. Pan Krzysztof Bryłka. Nie, no, proszę państwa, no oczywistym jest, że są zawody, są funkcje, przy których życie zachowanie pewnych standardów w życiu prywatnych ma znaczenie. No, odpowiedzmy sobie w ten sposób, czy gdyby to nie była urzędniczka miejska, dajmy na to, nie wiem, sędzia, czy mielibyśmy jakieś wątpliwości. Albo pani nauczycielka. Dokładnie, tak. Albo nauczycielka, zdjęci, no, zwolnieni z pracy, zdjęci z urzędu. No, mogę powiedzieć, że gdyby to była adwokatka, to się zgodzimy, że raczej no. Tak jak są zobligowani adwokaci też w życiu prywatnym do trzymania wysokich standardów, no nie miałaby dalej miejsca. Natomiast i to obowiązuje prosta zasada, którą powinniśmy wszyscy wymagać, szczególnie jeśli chodzi o funkcje publiczne. Noble oblige. Tak jest. Szlachectwo zobowiązuje. Nie musisz być urzędnikiem. Możesz oddać się swojej pasji, być może no całkiem dobrze na tym zarabiać. Albo, natomiast albo. Pewna granica została przekroczona. Jeszcze odniosę się do jednej kwestii, bo zdaje się, że zasięgnąłem informacji i ta pani była, pracowała, zdaje się, w sekretariacie jednego z dyrektorów. Tak. I tutaj zaś wrócę do tego wątku nadzoru. No, mało prawdopodobnym jest, żeby no, ta działalność przez dłuższy okres czasu była niezauważona. W szczególności też to... zachowanie pewne dość specyficzne. Kończymy ten wątek. Tak, ja jednym Karol zdaniem Michalik. Się tylko zgodzę z przedmówcami. Dla mnie to też nie jest usprawiedliwienie, że ktoś to by robił po godzinach pracy. No to przechodzimy do spraw związanych z polityką wyborczą już sensu stricto, to znaczy do tego, kto kogo poprze, kto kogo nie poprze i kto się z kim już zdążył porozumieć, bo we Wrocławiu zrobił się pod tym względem pewien, powiedziałbym, no bałagan, jeśli nie bałagan, to już na pewno zamieszanie. Pani Dorota Pędziwiatr, Lewica. Lewica, reprezentuje pani Lewicę, która nie jest, jak wiemy, zgodna w kwestii poparcia na przykład osoby, która będzie kandydowała na stanowisko prezydenta Wrocławia. Jak to wygląda na dziś? Dzisiaj mamy 8 dzień lutego, czyli za 2 miesiące równo wybory. Mhm. Prawie równo. To znaczy tak, my już poparliśmy, jeśli chodzi o Nową Lewicę, poparliśmy Jacka Sutryka w tych wyborach. Ja tutaj i moi koledzy i koleżanki mówiliśmy niejednokrotnie, że jesteśmy otwarci na różne formy startu w tych wyborach. Najważniejsze jest dla nas to, w której z tych form będziemy mieli największe możliwości realizowania naszych postulatów. Rozmawialiśmy z różnymi ugrupowaniami, natomiast ostatecznie podjęliśmy decyzję, że w takiej formie będzie to najbardziej prawdopodobne. Naszym celem jest, żeby wprowadzić jak największą ilość postępowych osób z Nowej Lewicy. Do sejmiku i w ogóle do rad. Do sejmiku, do Rady Miasta. Chcielibyśmy, żeby to były osoby, które będą gwarantem właśnie realizacji naszych postulatów. Chcielibyśmy wprowadzić parę kobiet, bo... Czyli przedstawicieli partii Razem na przykład? Partia Razem jest osobną partią. Jest Nowa Lewica i jest Razem. Ale jakoś w parlamencie występujecie Razem, prawda? Tak, natomiast no, tutaj będzie pewnie inaczej będziemy startować. Rozumiem, prawda? Czyli, także... czyli to Partia Razem nie poprze Jacka Sutryka. To już byśmy musieli Partii Razem zapytać. Rozumiem, czyli tutaj jak to wygląda? Split mamy, tak? Nie ma współpracy.
To znaczy nie, no rozmowy są, natomiast umówmy się, że dalej jeszcze mamy dużo niewiadomych. Jak pan redaktor sam wie, nawet tutaj przy stole jest dużo znaków zapytania. Także... No nie, chodzi mi o to, że w wyborach parlamentarnych, które bądź co właśnie były tak dawno temu, no to jak ktoś głosował na lewicę, to głosował en bloc, że tak powiem, czyli partię razem, tą lewicę, wiosnę i tak dalej, i tak dalej. Unię Pracy, która pewnie jeszcze istnieje. No i rozumiem, że jeśli ta nowa lewica poparła Jacka Sutryka, to tamte ugrupowania też. Ale nie, dlatego pytam. Nie, znaczy to nie jest tak, że to wszystko przychodzi w jednym pakiecie. Co zrobi razem, to pewnie prędzej czy później się dowiemy. Natomiast jak na razie to jest pewnie jeden z tych właśnie znaków zapytania. Natomiast ja, tak jak mówiłam, naszym celem jest wprowadzenie jak największej ilości osób tutaj do samorządu, też kobiet, ponieważ tutaj nasze środowisko wrocławskie, środowisko samorządowe jest bardzo mocno zmaskulinizowane i myślę, że trochę więcej kobiecej energii na pewno się przyda. Tak jest. Pan Arkadiusz Sikora, poseł i szef kampanii, mówił ostatnio w Radiu Wrocław, że liczy na bodaj 5 mandatów do... 3 tak na pewno, a 2 być może, tak. Tak to przedstawiał. To tak tylko dla informacji państwa. Pan Paweł Mazur, bo słyszałem, że trzecia droga, czyli PSL i Polska 2050, też ma swoje duże wewnętrzne problemy w kwestii na przykład desygnowania własnego kandydata na stanowisko tutaj akurat prezydenta Wrocławia i tam także nie ma zgody. Z drugiej strony dość często w tych naszych tutaj rozmowach także w Radiu Wrocław słyszeliśmy, że taki kandydat się pojawi. Jak to na dziś wygląda, proszę powiedzieć? Wrocław jest dużym miastem. Pewne decyzje zapadają na szczeblach tych bardzo wysokich. Na chwilę obecną nie mamy konkretnie sprecyzowane, jak będzie wyglądał start tutaj we Wrocławiu właśnie na ten najwyższy urząd prezydenta. A co miałby ochotę zrobić PSL? Na tą chwilę, znaczy tak, wiemy, że pani Izabela Bodnar uzyskała poparcie naszego koalicjanta, czyli Polski 2050 Szymona Hołowni. Tak jak mówię, no my chcielibyśmy mieć, że tak powiem, już ustalenia za sobą i móc pracować nad wyborami, czy to do miasta, ale również i do sejmiku, bo to nas też... Ale słyszałem, że ten wybór nie wzbudził, delikatnie chcę powiedzieć, zachwytu PSL-u. Pewnie gdyby była jednomyślność, to już bylibyśmy po temacie. Natomiast są pewne jeszcze jakieś uzgodnienia i niedociągnięcia w tej kwestii. Skoro tych uzgodnień nie ma, ja w tym momencie na 8 lutego, jak pan powiedział, nie mogę jasno zadeklarować, jak będzie wyglądała sytuacja wyborcza w mieście Wrocław od strony PSL. A w województwie dolnośląskim, jeśli chodzi o listy? A w województwie dolnośląskim na pewno startujemy z listą trzeciej drogi. To jest już 100%, tak? To już jest 100%. Praktycznie listy mamy domknięte kandydatów i idziemy do wyborów. Podobnie jak żeśmy szli do wyborów parlamentarnych, również w wielu miejscach w wyborach powiatowych trzecia droga wystawia swoje komitety powiatowe. Rozumiem, pan Jerzy Michalak, dla pana mam tutaj fragment informacji Radia Wrocław dzisiejszej. Pan ją pewnie zna, ale bardziej państwu to mówię. Utrzymanie stanowiska prezydenta Lubina i większość mandatów w Radzie Miasta oraz Radzie Powiatu. Taki plan na najbliższe wybory przedstawił dziś Robert Raczyński i jego komitet dumni z Lubina. Lider bezpartyjnych samorządowców jest przekonany, że jego ugrupowanie zdobędzie przynajmniej 6 mandatów i jako języczek uwagi znów zadecyduje o powołaniu Cezarego Przybylskiego na marszałka województwa. Jak pan to skomentuje? Czy pan jest również tak dobrej myśli, aż przy sondażowym wyniku wcześniejszym, gorszym na pewno? Pamiętajmy oczywiście, że teraz mamy do czynienia z wyborami samorządowymi. A w wyborach samorządowych samorządowcy właśnie prezentują się zdecydowanie lepiej. Ten plan, który został zakreślony, który pan redaktor przedstawił, to oczywiście jest pewien plan na wybory. O wszystkim będą decydować wyborcy, ale dla nas najważniejsze jest to, żeby prowadzić tę kampanię wyborczą nie w oparciu o jakieś, przepraszam, fajerwerki wyborcze, nie w oparciu o sztuczki PR-owe, tylko raczej, żeby pokazać to, co podczas tej kadencji zostało zrobione. A jest tego zupełnie sporo i są na to namacalne dowody. Mówię o
rozpoczęciu procedury przygotowania do budowy szpitala onkologicznego. Mówi o otwartych kolejnych obwodnicach, o przejętych liniach kolejowych i wznowieniach ruchu na tychże liniach. Pan, liczy pan, że te no ale to nie bardzo wiem, w jaki sposób można byłoby wyborców lepiej przekonać niż tym, co zostało zrobione. No, tysiące plakatów nie przemówią do Dolnoślązaka, do wrocławianina, jak to, co widzi na co dzień, czyli nowe pociągi, nowe, coraz częstsze kursy, większa liczba pasażerów. Pan w wyborach na prezydenta Wrocławia będzie się pociąga. Na to również powoływał, jak sądzę? To tak, chociaż dla mnie najważniejszą sprawą w tych wyborach jest rozmowa z wrocławiankami i wrocławianami, co robię każdego dnia na swoich live'ach w mediach społecznościowych, bo zdecydowanie takiej debaty dotychczas brakowało o Wrocławiu, bo to nie chodzi tylko o to, żeby się wybory odbyły, żeby przy zielonym stoliku ten czy inny lider partyjny ustalił, kto będzie kolejnym kandydatem czy prezydentem Wrocławia, ale żeby wrocławianie mogli jasno się przekonać, kto ma jakie poglądy i jaki pomysł na Wrocław. Pani Małgorzata Celińska-Majer, w jakiej formule czy formie, jak tam to nazwiemy, wystartuje Prawo i Sprawiedliwość, to właściwie wiemy, tu nie ma tego rodzaju wątpliwości. Natomiast trzeba przyznać, że jak na tak duże miasto, to trzymają państwo wyborców swoich przede wszystkim w dość dużej niepewności. Kontrkandydatów też, ale to pewnie na tym polega. Więc pytam panią już po raz kolejny jako przedstawicielkę Prawa i Sprawiedliwości, czy już jest blisko choćby jakiejś decyzji, no bo gdyby ona zapadła, to bym wiedział. Tak, jest już blisko tej decyzji, natomiast... A której? No tej decyzji, która poinformuje, kto będzie kandydatem PiS-u na prezydenta Wrocławia. W najbliższym czasie ta informacja zostanie opublikowana i wtedy wszyscy wrocławianie się o tym dowiedzą. Ja w chwili obecnej ani nie zdradzę, ani nie powiem, bo po prostu są od tego władze partii, które w stosownym czasie poinformują. Natomiast jak w ogóle rozmawiamy, także Prawo i Sprawiedliwość idzie bez żadnej koalicji, idzie samo do wyborów, zarówno na prezydenta, jak i w wyborach samorządowych w poszczególnych gminach, powiatach, ale również do sejmiku województwa dolnośląskiego. I powiem tak, tak jak się słyszy o zawieraniu tutaj różnych koalicji, Trzecia Droga, Koalicja Obywatelska, to wszystko zostało, koalicja 15 grudnia, czy 13 grudnia, 15 października. To po prostu tutaj nie słyszymy jakby pomysłu na to, oprócz jednego, wygrać z PiS-em, no i to powiedzmy już normalne jest, nie? Ale co chcą państwo zrobić? Co dobrego dla mieszkańców Wrocławia? Co dobrego dla Dolnego Śląska? My żywimy obawę, że w momencie wygrania wyborów którejś z tych koalicji, o której tu się mówi, może podjąć decyzję o zastopowaniu chociażby inwestycji, które zostały rozpoczęte. Mówimy tu o budowie Dolnośląskiego Centrum Onkologii, która praktycznie już i projektowanie i wszystko jest za nami i dobrze, że tak się stało. Ale na przykładzie tego, co w tej chwili dzieje się w Warszawie, gdzie się rozmawia już o tym, żeby zatrzymać albo wstrzymać, a już się wstrzymuje budowę centralnego portu, czy chociażby no nie wiadomo, słyszymy, co się robi. Jeszcze dyskusja trwa na ten temat. Dyskusja trwa. Mówi się o audytach, których się okazało dzisiaj, że nie ma żadnego audytu zrobionego. Może będą. Bo dzisiaj, więc to wszystko zatrzymuje inwestycje. Takie decyzje odstraszą inwestorów. I gdyby ktoś zaczął wpadać na pomysły zatrzymania inwestycji, rozwoju chociażby kolei dolnośląskich, których tyle kilometrów odzyskaliśmy. Ale nie sądzę, żeby ktoś miał wpadać na takie pomysły, bo to jest bardzo popularna inwestycja. Ale ja nie słyszę, żeby ktoś miał pomysł osób siedzących tu, co zamierza zrobić, żeby rozwijać Dolny Śląsk i co zamierza zrobić, żeby poprawić byt Dolnoślązaków. Też ja o to nie pytałem, więc usprawiedliwiamy tutaj naszych uczestników dzisiejszych. Wydaje nam się, że to jest najważniejsze. A tak między kim a kim ten bój idzie jeszcze, jeśli by pani powiedziała nic? Już bój nie idzie. Nie idzie już? Wszystko w swoim czasie. Aha! To nie, posiedźmy jeszcze. No dobrze, skoro już pójdzie, idzie to dobrze. No to, ale rozumiem, że nie powie pani, to nie mam co tu się jakoś za bardzo ekscytować. Dobrze, pan Krzysztof Bryłka, tu też jest bardzo ciekawa sytuacja. Kto będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Wrocławia? Bo proszę bardzo, no, nie wiemy, to już kolejne takie ugrupowanie wiodące, rządzące.
To znaczy, ja się w pierwszej kolejności pozwolę odnieść do przedmówczyni. Nie, niech pan, mojej. Niech pan odpowie mi na pytanie. Coś żadnej już... inwestycji nie powstrzymamy, bo Wrocław, zdaje się, w tej chwili, i wszyscy tego doświadczamy, jest dość rozkopanym miastem, więc byłoby to samobójstwo dla mieszkańców, a nie ukrywam, że jestem wrocławianinem od urodzenia i naprawdę leży mi na sercu dobro tego miasta. Jeśli chodzi o wskazanie kandydatów i list, to dokonamy tego w najbliższym czasie po odpowiednich decyzjach organów statutowych partii. Odsuwa się ta decyzja, prawda? Podstawą, to nie pan Jarosz. Nie do końca właśnie odsuwa się ta decyzja, natomiast nie ukrywam, że tu z sukcesem realizujemy projekt Koalicji dla Wrocławia, w ramach którego gromadzimy wokół naszej partii inne ugrupowania polityczne, jak również ruchy miejskie. Ruchy miejskie, rozmawiamy w przedmiocie programu, który ma być jak najbardziej otwarty w stosunku do mieszkańców. No chociażby te koszmarne na dzień dzisiejszy problemy komunikacyjne, które no wszyscy doświadczamy, wymagają rozwiązania. Tu nasz projekt Związku Metropolitalnego Wrocławia aglomeracyjnego, który też zaś jest związany z komunikacją, też ze wspomnianymi komunikacją pociągową. Ileś tych projektów łączymy i dopasowujemy do programu kandydatów. Jeśli chodzi o kandydaturę na prezydenta Wrocławia, to również muszę zasłonić się tą okolicznością, że dopiero po oficjalnej decyzji władz statutowych partii, aczkolwiek myślę, że możliwości tutaj... Są dwie, podpowiem panu. Są dwie. Tak. No i? Powiem w ten sposób. Kto bliższy twemu sercu? Osobiście mam swoje preferencje, które wierzę, że się w tym zakresie ziszczą i będą służyły jak najlepiej Wrocławowi. No skoro pan mówił o tym porozumieniu, to... No jak najbardziej. Tak, no, się domyślamy. No... Porozumienie jest bardzo ważne, a przede wszystkim, bo my chcemy zjednoczyć Wrocław i pod tym kątem też dla nas istotne jest, aby przyszły prezydent Wrocławia ruszył to miasto do przodu, niezależnie kto nim będzie. Natomiast uważam, że wybór właściwy, który zostanie ogłoszony, będzie naprawdę satysfakcjonujący. Czyli dla Wrocławia. Nadal nie wiemy, czy to będzie poseł Michał Jaros, czy to będzie urzędujący prezydent Jacek Sutryk. Na koniec Konfederacja. Państwo od początku, właściwie kiedy zaczęliśmy w Radiu Wrocław pytać o te możliwości, wskazywali na posła Tuduję jako kandydata najbardziej prawdopodobnego na prezydenta Wrocławia. To po pierwsze, czy będziecie wystawiać tego kandydata i kto to będzie? Czy już wiadomo na 100%. No ja tutaj niestety nie powiem nic nowego, to znaczy no nie mogę jeszcze tego zdradzić. Musi pan poczekać przynajmniej do poniedziałku, dlatego że do wtedy trwa rejestracja list, później będzie prezentacja kandydatów. Natomiast co mogę powiedzieć, to są pierwsze wybory dla partii, które tworzą Konfederację, pierwsze samorządowe wybory, w których Konfederacja idzie właśnie pod tym szyldem. Dlatego to jest dla nas też duże wyzwanie, natomiast chcemy iść szeroko, chcemy wystawić poza sejmikami także wiele powiatów, wiele gmin. Też w gminach będziemy tworzyć lokalne koalicje, dlatego że zgłaszają się do nas różne stowarzyszenia, zgłaszają się rolnicy, przedsiębiorcy, różni ludzie, którzy są niezadowoleni po prostu z tego, jak lokalne gdzieś tam układy i układziki są zabetonowane. Dlatego to jest dla nas duże wyzwanie, natomiast będziemy się starać w jak największej ilości po prostu miejsc wystawić swój komitet. A jakby na listach znaleźli się, ja wiem, że jak się zapytam w ten sposób, to pan mi odpowie, że na kandydata Konfederacji i taka sytuacja się nie zdarzy, bo jest niemożliwe, ja sobie tak zmyślam. Jakby w drugiej turze zdarzyło się tak, żeby to będzie Michał Jaros, Jacek Sutryk, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości i Jerzy Michalak, to na kogo by pan zagłosował? Pan jako pan. Ja miałbym jakiś typ, ale nie zdradzę. A dlaczego? Ja nie wiem. No na tym polega polityka. Na razie my mamy swojego kandydata, więc nie będę mówił o jakimś innym kandydacie. My liczymy na to, że nasz kandydat wejdzie do drugiej tury, więc gramy na swojego kandydata. Jasne. Więcej tutaj pewnie sobie, jeśli o to chodzi, nie wyjaśnimy. Kolejny temat, o którym chciałbym już przez chwilę tylko, bo kończymy niedługo, porozmawiać, to jest... Mamy czasowo dobry taki pretekst, bo zaczyna się kolejna
runda ekstraklasowa. Śląsk Wrocław będzie grał w najbliższą niedzielę tutaj we Wrocławiu. Ciekaw jestem, bo ten temat, kiedy Śląsk Wrocław dołuje, milknie, nie, staje się głośny, przepraszam, a kiedy Śląsk Wrocław jest na czele tabeli i wszyscy tutaj kibice i nie kibice też mają nadzieję, że może jakieś puchary europejskie, może jakieś Mistrzostwo Polski, ewentualnie, no kto wie, to wtedy jakby ciszej się o tym robi. Ciekaw jestem Państwa poglądów i Państwa środowisk. Taki klub jak Śląsk Wrocław, czy on powinien być klubem gminnym, prywatnym, półgminnym, półprywatnym, czy w jakiejś trzeciej formie zarządzanym? Pani Dorota Pędziwiak, która zdradziła mi wcześniej, że jeśli chodzi o piłkę nożną, to nie bardzo, no ale tutaj ja nie pytam o piłkę nożną. Ale najpierw pani wyjaśni zasady spalonego. Ja już się tutaj zwierzałam panu redaktorowi, że jeśli chodzi o listę moich hobby, no to piłka nożna nie jest na samej górze. Natomiast oczywiście rozumiem emocje związane z, i rozumiem, że to może być hobby. Miałam raz okazję być na żywo na meczu w Holandii. PSV grało chyba z Ajaxem. Fajnie było? Także prawdziwe przedstawienie, emocje, tak, bycie na żywo i fajne przedstawienie, gole i tak dalej. Więc ja to wszystko rozumiem. Natomiast też zdaję sobie sprawę, że podobnie jak ja, no nie wszyscy takie wrocławianki, nie wszyscy wrocławianie są ogromnymi fanami bądź fankami piłki nożnej i też nie widzę powodu, dlaczego my wszyscy w takim razie solidarnie powinniśmy się na taki klub zrzucać. Tym bardziej, że to nie jest tak, że my z tego tytułu mamy jakieś ogromne benefity jako miasto. Więc... To tu zwolennicy wskazują na taką, ładne słowo, sprawę wspólnototwórczą, że ten taki klub jest czymś wokół czego mogą się gromadzić mieszkańcy danego miasta. Sam podejrzewam, że tylko wtedy, jak on wygrywa naprawdę, bo jak dołuje, to nie bardzo. No ale być może to jest jakaś przyczyna do tego, żeby płacić, czy tak, nie? Ja osobiście uważam, że mamy o wiele więcej tematów, które potrzebują finansowania i są o wiele bardziej istotne i pilniejsze niż finansowanie klubu piłkarskiego. Czyli tak jak mówię, jako osoba, która nie jest ogromną fanką. Rozumiem. Formuła prywatna raczej, tak? W tej sytuacji pan Paweł Mazur. Albo tutaj kibice też, prawda, są różne formy tam. Tak jak w Hiszpanii. Dokładnie, natomiast nie musimy się my wszyscy z Wrocławia zrzucać na to. Słucham pana. Jesteśmy, tak jak pan redaktor powiedział, w okresie, gdzie Śląsk Wrocław ma swój lepszy czas. Gdy jest gorszy czas, to ja często słyszałem o tym, że jednak pozbyć się tego obciążenia, że to są pieniądze wydawane w błoto. No dzisiaj pokazuje, że jednak klub odnosi sukcesy. Nie zgadzam się tutaj z tym, że to wszyscy płacą i są to tylko po stronie kosztów. Wydaje mi się, Śląsk Wrocław jest od chyba bodajże 47 roku klubem tutaj we Wrocławiu. No jest to chluba, jest to chyba dwukrotny mistrz Polski. Także wydaje mi się, że jest to również marka sama w sobie i jeżeli chodzi o przynoszenie takiego dobrego PR-u dla miasta, to trzeba to zauważyć i no i kibicować w tym momencie. No ale jak finansować? No myślę, że no wiele samorządów finansuje kluby piłkarskie i tak jak mówię, w momencie, gdy nie ma sukcesów, wtedy jest ta dyskusja bardziej ostra. Natomiast myślę, że gdy są sukcesy, to, no, no to, no to powinno to troszeczkę inaczej wyglądać. Ja uważam, że stabilne finansowanie z miasta pozwoliło, że klub jest dzisiaj w tym miejscu, w którym obecnie się znajduje, czyli w dobrym rozumiem, miejscu. Czyli mogłoby tak zostać. O, pan Jerzy Michalak, pan jest kandydatem na prezydenta, więc do pana to pytanie jest bardzo zasadne. Prezentuję w tej sprawie niezmienne stanowisko, ale zacznę od pozdrowienia mojego ojca, 11-krotnego mistrza Polski wraz ze Śląskiem Wrocław. A nie mówię tego tylko, żeby jakąś prywatę tutaj uprawiać, ale żeby pokazać, że naprawdę potrafię zrozumieć, że wiele osób się z tym klubem identyfikuje i rzeczywiście prawdziwy kibic jest z tym klubem, niezależnie od tego, czy dołuje, czy jest aktualny na topie, to rzeczywiście także pokazuje, że ta marka klubu Śląsk Wrocław dla części, sporej części wrocławian to jest ważne, to o czym właśnie kolega z PSL-u powiedział, ale to wcale nie oznacza, że w pełni musi ten klub być finansowany przez miasto, ponieważ finansowanie przez miasto raczej daje narzędzie polityczne aktualnie rządzącym do tego, żeby jakoś właśnie na tych pozytywnych, dobrych emocjach grać. A to chyba nie służy ani dobremu prowadzeniu samego klubu, ani też takiemu gospodarskiemu wydawaniu pieniędzy. Dlatego ja opowiadam się za modelem mieszanym.
Szukajmy spokojnie stabilnego inwestora, który będzie gotowy na pokazanie pewnego modelu, planu finansowego, na wieloletnie finansowanie tego klubu, tak żeby ten klub rósł, żeby wchodził do kolejnych rozgrywek, ale jednocześnie pozostawmy taką złotą akcję w rękach miasta, żeby ten klub nie został sprzedany na zewnątrz, żeby nie zostało sprzedane godło i cała historia z tym związana. Zlikwidowany żeby, na przykład? Żeby nie został zlikwidowany. Bo jak ktoś ma na własność, to albo, może, tak? Albo, no właśnie, ale jest prawne możliwości są takie. Albo, żeby nie został wyprowadzony z Wrocławia. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, że z jednej strony jest taki hamulec w rękach prezydenta Wrocławia przed takimi najbardziej drastycznymi, niekorzystnymi działaniami tego inwestora wobec klubu, ale z drugiej strony nie obciążamy zupełnie pokaźnymi przecież kwotami kasy miejskiej, bo to jest 50-60 milionów złotych, nie licząc tego, co ze spółek miejskich idzie do tego klubu. Więc jest możliwość, żeby ten klub i funkcjonował w Wrocławiu i nie obciążał kasy miejskiej, ale za to trzeba się zabrać konsekwentnie i od początku kadencji, a nie na sam koniec. Czyli szukać kogoś, kto by zechciał w takiej formule ten klub, no kupić po prostu, czy współposiadać. Znaczy uczestniczyć w pewnej części, to jedno tak, nie wyklucza drugiego, oczywiście. Ale chodzi o to, żeby było zapewnione stabilne finansowanie klubu, żeby klub miał zabezpieczenie. To wtedy są... No ci inwestorzy nie do końca wyniki. Byli poważni dotychczas. Jak sobie przypomnimy historię Śląska Wrocław po zmianach w 90 roku, co tam się działo w latach 90, później to naprawdę jest sobie co przypominać. Pani Małgorzata Celińska-Majer, pani pogląd w tej sprawie. Takie kluby jak Śląsk, prywatne, półprywatne czy publiczne? Uważam, że sport jest bardzo ważny. Jasne. Śląsk jest tą drużyną, która się kojarzy od początku istnienia z naszym miastem i nie można pozwolić na to, żeby został kiedykolwiek zlikwidowany. Natomiast funkcjonowanie klubu, jego finansowanie wymaga stabilności, jak tu zostało powiedziane, ale również rzetelności i przejrzystości finansowania i rozliczania się, a w historii tego klubu bywało różnie, jeżeli chodzi o przejrzystość, o finansowanie, o traktowanie zawodników, o sprzedawanie ich. Dużo do życzenia, można by powiedzieć. Natomiast powiem tak, jeżeli chodzi o miasto, to finanse tego klubu trochę pieniędzy z miasta pochłonęły. No tak. Bo chociażby porównać, że za te 5 lat prezydentowania przez pana Sutryka wydano, można powiedzieć, nawet więcej niż poprzedni pan prezydent Rafał Dutkiewicz wydał. Co roku przynajmniej 13 milionów idzie na wprost z kasy, a jeszcze pośrednio z różnych spółek podległych urzędowi miasta idą pieniądze. W tym roku już w budżecie jest przeznaczonych 20 milionów, więc są to pieniądze, gdzie mieszkańcy Wrocławia, nie interesujący się sportem, a mający inne potrzeby, czy socjalne, czy inne, po prostu krytykują takie działania. Dlatego na początku swojej kadencji pan prezydent Jacek Sutryk oświadczył, i takie były decyzje Rady Miejskiej, że ma klub być sprzedany, no tak, i takie uchwały podjęte. W ubiegłym roku, w czerwcu, była kolejna uchwała, więc albo jest rzetelna dyskusja i pełna świadomość mieszkańców, co się zamierza zrobić, albo po prostu, no tak faktycznie w tej chwili jak no wspaniale jest, że jesteśmy na samym początku, tabeli. Tak, na czele tabeli, no, żeby tak było jak najdłużej, to jest po prostu cudowne. I ten klub potrzebny, natomiast inny sposób rozliczania i kontrola nad tym klubem, i wtedy rozumiem. Wszyscy to inaczej będą odbierać. Rozumiem. Pan Krzysztof Bryłka, jaki pan ma pogląd na tę sprawę? No przede wszystkim należy wskazać, że Śląsk Wrocław jest marką z bardzo dużą tradycją i nie można jej zaprzepaścić, a poza tym to jest bardzo prestiżowe dla miasta, by posiadać swój klub piłkarski, szczególnie, że zaznaczmy, że Wrocław to nie jest jakieś pierwsze z brzegu miasto, to jest drugie, trzecie najważniejsze miasto w Polsce. Według Forbesa jesteśmy ciągle jako jedyne miasto w Polsce na liście 200 najfajniejszych miejsc do życia na świecie i uważam, że pewną racją o charakterze promocyjnym, a przede wszystkim prestiżowej, jest jednak posiadać własny klub piłkarski. Inna kwestia jest jego finansowanie. No właśnie o tym. Na razie to finansujemy głównie z konieczności, bo każdy doskonale wie, że najlepiej, aby pojawił się poważny inwestor,
zainwestował pieniądze, przejął zarządzanie, szedł w kierunku sukcesów, żeby klub nie miał zysków jedynie ze sponsorów i no tutaj potencjalnych reklam, ale żeby ten inwestor i dobry zarządca był z prawdziwego zdarzenia. No niestety to muszę powiedzieć, że tak jak obserwuję historię Śląska, no pech Śląska polega na tym, że taki inwestor poważny przede wszystkim do tej pory się nie pojawił i tu za, rok w rok stajemy przed bardzo trudną decyzją. No właśnie. Czy dofinansowywać i trwać, żeby mieć ten klub i żeby no tu osiągał, miał możliwości finansowe do osiągania sukcesu, bo to trzeba powiedzieć, no sukces nie przyjdzie bez niczego, nie przyjdzie bez pieniędzy, czy krótko mówiąc, no tylko dawać jakąś kroplówkę, żeby sobie trwał i czekać, a nuż jakiś inwestor dobrej woli się pojawi. Natomiast uważam, że racją najistotniejszą w tej sprawie jest aktywnie zacząć poszukiwać realnego, sensownego inwestora, oczywiście ze wszystkimi prawnymi zabezpieczeniami. I taką złotą akcję sobie zostawić? I zostawić sobie złotą akcję, aby rzeczywiście nic się złego z tym klubem nie stało, bo zdaje się, że ten temat w cudzysłowie sprzedaży, czyli poszukiwania inwestora Śląska, no był w ostatnich latach rzeczywiście trochę dość po macoszemu traktowany. Rozumiem i pan Karol Michalik, Konfederacja, podejrzewam, że prywatyzacja, ale proszę powiedzieć. Problem finansowania profesjonalnego futbolu przez miasto to nie jest tylko kwestia Wrocławia, ale taka sytuacja jest po prostu w wielu miastach w całej Polsce. Ja osobiście jestem przeciwny, żeby miasta finansowały futbol na kluby, które są w tych najwyższych polskich ligach, dlatego że to są bardzo wysokie koszty. W tym roku Wrocław ma przeznaczyć 40 milionów na stadion i kolejne 20 milionów na klub. To są duże pieniądze, które można wykorzystać w inny sposób. Natomiast uważam, że miasto może finansować różne sporty, może finansować kluby w A-klasie, w B-klasie, tak żeby krzewić tą kulturę sportu, może także finansować różne szkółki. Natomiast klub powinien trafić w prywatne ręce, tak żeby po prostu zapewnić stałe, dobre finansowanie. Trzeba też skrytykować sposób, w jaki prezydent podchodzi do prywatyzacji tego klubu, dlatego że widać, że w momencie, gdy wrocławscy kopacze po prostu mają gorsze wyniki, to nagle prezydent widzi, że no to kurczę, źle będzie wyglądało marketingowo i nagle wystawia klub na sprzedaż, daje jakieś śmieszne terminy, śmieszne warunki i generalnie nie jest zainteresowany sprzedażą tego klubu, tak żeby to było dla niego z jakimś tam zyskiem, tylko po prostu robi takie coś pod publikę. Ja uważam, że po prostu jeśli miasto chciałoby sprzedać ten klub, to powinno znaleźć kogoś, kto będzie takim ambasadorem tego klubu, kto ma jakieś kontakty w biznesie, w świecie sportu i zrobi dobrą promocję wokół sprzedaży. Rozumiem. I na tym, proszę Państwa, dzisiaj kończymy, bo już 5 minut tylko do 20 zostało. Karol Michalik, Konfederacja. Dziękuję. Krzysztof Bryłka, Platforma Obywatelska. Małgorzata Celińska-Majer, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Jerzy Michalak, bezpartyjni samorządowcy. Paweł Mazur, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję. I Dorota Pędziwiatr, Lewica. Bardzo dziękuję Państwu dziękuję. Bardzo. Filip Marczyński, do usłyszenia.